Dzień dobry. Dzisiaj środa, 29 września, czytam teksty biblijne. Z księgi proroka Izajasza, 61 rozdział. Pan namaścił mnie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Oraz Ewangelii Łukasza z 1 rozdziału. Rzekł anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj przeżywamy w kalendarzu liturgicznym naszego Kościoła Dzień Archanioła Michała i wszystkich aniołów. Stąd też nasze teksty nawiązują do Bożych posłańców, których Bóg wysłał z misją w Starym Testamencie do ludu Bożego, w Nowym Testamencie do Marii. O aniołach wiele można by mówić. Postacie aniołów od wieków rozpalają wyobraźnię ludzi. Widać to bardzo wyraźnie w kulturze i w sztuce. W sztuce sakralnej, która się zmienia, ale także w popkulturze, w różnego rodzaju filmach, serialach, komiksach czy obrazach. Bardzo ciekawym jest to, że postać anioła nie jest zarezerwowana tylko dla chrześcijaństwa. Pojawiają się także w innych religiach. Natomiast w Biblii anioły pojawiają się w wielu księgach biblijnych, w wielu historiach, takich jak na przykład Trójka przyjaciół w piecu ognistym, spotkanie Abrahama z trzema wędrowcami, czyli aniołami pod dębem Mamre. Anioły pojawiają się także w wizjach, w Ewangeliach przy narodzeniu Pana Jezusa, no i także w Apokalipsie świętego Jana. Jednak jak twierdzą bibliści, to tak naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć pewnego o aniołach. Na temat tego, kim są, jacy są, trudno stworzyć jakąś spójną naukę na ten temat. Ponieważ Biblia nie daje nam spójnego obrazu. W zależności od księgi, od historii, postacie aniołów różnią się między sobą. Pełnią różne funkcje, noszą różne imiona, które tak naprawdę są kluczem do interpretacji danego fragmentu biblijnego, a nie stworzenia spójnego obrazu nauki o aniołach. Na ten temat bardzo serdecznie polecam posłuchać wykład profesor Kaliny Wojciechowskiej. Można znaleźć na YouTubie, wpisując anioły w Biblii i imię oraz nazwisko pani profesor. Anioł to z języka greckiego angelos, czyli posłaniec, zwiastun. Czyli to ktoś posłany przez Pana Boga, kto ma przekazać jakąś wiadomość albo ma wykonać konkretną misję, zadanie. Myślę, że takie rozumienie aniołów jest bardzo ważne, a także odkrywcze, ponieważ pozwala nam oderwać się od takiego utartego sposobu myślenia o aniołach jako nieludzkich bytach, istotach posiadających nadludzką moc. Jest to ważne, ponieważ pozwala nam oderwać się od takiego odległego i trochę nierealnego dzisiaj obrazu aniołów. Muszę wam przyznać, że ja nigdy nie widziałem takiego anioła ze skrzydełkami, w białej szacie, z aureolką, czy może jak na niektórych obrazach z mieczem w ręku i z takim splendorem, chwałą i wielką aurą. Nigdy nie widziałem takiego anioła w swoim życiu. Ale widziałem za to inne anioły. Widziałem anioły, które przychodziły z niespodziewaną pomocą, akurat wtedy, gdy ta pomoc była najbardziej potrzebna. I właśnie dokładnie z taką pomocą, jaka była potrzebna. Słyszałem aniołów, którzy czasem nieświadomie wypowiadali właśnie takie słowa, jakie druga osoba potrzebowała usłyszeć. Przypadek? Ja nie wierzę w przypadki. Wierzę, że za tym wszystkim stoi Bóg, który posyła do nas swoich aniołów, swoich ludzi, swoich posłańców, by pomóc nam, by się nami opiekować, by nas wzmocnić, podnieść do życia, do wiary i do miłości. Zawsze na lekcjach religii, kiedy rozmawiam z dziećmi o rodzinie, zawsze mówię dzieciom takie jedno zdanie, że rodzice to Boże aniołowie. Dlaczego? Ponieważ to właśnie ich Pan Bóg posłał, żeby troszczyli się o nas, żeby opiekowali się nami. W ten sposób możemy doświadczać na co dzień Bożej opieki i Bożej troski. Drodzy, myślę, że też spotkaliście w swoim życiu nieraz takie anioły, ludzi przychodzący z pomocą, z dobrym słowem, z uśmiechem,
ze wsparciem, swoją obecnością. Dziwnym trafem właśnie wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujemy. Myślę, że dzisiaj jest dobry czas, by podziękować za nich Bogu. A może przy okazji dziękowania poprosić Pana Boga, by i z nas uczynił aniołów dla ludzi, którzy są w potrzebie. Amen. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę dobrego i błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.